witamy na konferencji prasowej poświęconej tegorocznej edycji Transatlantic Festival Poznań. O programie festiwalu opowiedzą dzisiaj Państwu, jego twórca i dyrektor, pan Jan Apekaczmarek oraz pan Dariusz Jaworski, zastępca prezydenta miasta Poznania. Na Państwa pytania będą odpowiadać również nasi programerzy, Katarzyna Czerniak i Jacek Sobczyński, którzy tutaj znajdą za chwileczkę na dół, oraz koordynator bardzo ważnej sekcji naszego festiwalu, koordynator Transatlantyk Edukacja i Inspiracje, Jakub Dobkiewicz, też również z tyłu do Państwa dyspozycji. Janie, ja jeszcze chciałabym, zanim oddam Ci głos, opowiedzieć o trzech rzeczach. Marysiu? Więc proszę Państwa, mecenasem głównym tegorocznej edycji, podobnie jak wszystkich poprzednich, jest oczywiście miasto Poznań. Projekt nasz jest dofinansowany ze środków województwa wielkopolskiego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego. Otrzymujemy również środki od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a bardzo ciekawą i właściwie pierwszą w Polsce inicjatywę, taką jak warsztaty dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych i niedosłyszących, realizujemy dzięki środkom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Sponsorami tegorocznej edycji festiwalu są spółki Aquanet, Nivea i Raiffeisen Holbank. Janie, czy możesz zabrać nas wszystkich na pokład tegorocznego transatlantyku? O Skodzie też coś mówiłaś. Skodę za chwileczkę będziesz mówić.